Witam wszystkich serdecznie. Tu dziadek Janusz. Dzisiaj występuje ze mną jako honorowy gość wnuczek Krystian. Będziemy oglądać i wam pokazywać Dąb Bartek. Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce. Wiek jest oceniany na około 1000 lat. Dąb Bartek rośnie na terenie leśnictwa Bartków, tuż przy drodze wojewódzkiej numer 750. Dąb Bartek ma wysokości około 29 metrów. Obwód pnia w jego najszerszym miejscu wynosi około 10 metrów. Rozpiętość korony to 20 na 40 metrów. Według jednej z legend król Jan III Sobieski oraz Marysieńka ukryli w Bartku skarby, między innymi flaszkę wina i zdobyczną turecką szablę. Tak. Jak dąb Bartek się podoba? Spory. Gruby, tyle powiem. Spory, gruby, nie? Bardzo gruby. Spory i gruby, tyle powiem. Tyle powiem. 20 metrów ma. A jeśli liczyć też jego te gałęzi, 40. No, teraz widać ile ma tych podpór. Zobacz, Krystian. Teraz widać, ile ma tych podpór. Z drzew najwięcej uderzeń pioruna otrzymują dęby. Nie oszczędziły one także naszego Bartka. Tracił też swe konary w czasie silnych wiatrów i burz. W 1997 roku wymieniono stare drewniane podpory, zastępując je na teleskopowe metalowe podpory z gumowymi podkładami pod konarami.